Dziękuję. Przeczytajcie proszę w domu trzeci rozdział Walki do końca. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Hej, hej. No cześć. Czujesz się już lepiej? Można tak powiedzieć. Nie mogę się stresować i absolutnie się nie spieszyć. No ale wiesz, to masz zapewnione. Robisz coś jutro? Co? Nie, nic. Chwila, poczekaj. Żartowałam, mam wolne, mogę wyjść. Jezu, przestań. No mi się po prostu podoba, tak śmiesznie się denerwujesz. Dobra, przestań już. Ej. Tak odbiegając od tematu, myślisz o sprawie z matematyki? Tak mniej więcej, myślę, że powinienem dać radę. Ale spokojnie, jak umiesz ten wykres, który jest sinusem, to zapozwolę mu odpłynąć do sinusa. Oj, dlaczego ciebie nie było? No przecież pracuję. Ciągle pracujesz. Może znajdziesz w swoim planie dnia czas dla naszego syna? No przecież jestem. A wiesz, gdzie on teraz jest? Wiesz, gdzie on teraz przybywa? No przecież gdyby się coś stało, to by zadzwonił. Robert, chodź tu do nas, zapraszamy. Siadaj, Jasie. Musimy porozmawiać. Robert, czy ty wiesz, że dzisiaj byłam w szkole? U twojego wychowawcy mam wszystkie twoje sprawdziany. O wszystkim powiedziałam ojcu. Pokaż mi te arcydzieła. Zobacz. Widzę, synu trzyma stały poziom. Co ty będziesz robił bez tej matury? Wiesz, że szkoła to twój jedyny obowiązek. Jedyny obowiązek? Jeszcze to zawaliłeś. Jaki ty masz plan na siebie, do cholery? Plan? Jaki on ma plan? To ty mu pozwoliłeś zrobić tatuaże. Przecież nie szata zrobi człowieka. Nie szata, ale wiesz, jak na niego patrzą? Kobieto! Robert, wracaj! Siema. Masz tyle czasu? Wiesz co, no nie za bardzo. Słuchaj, kujon, myślałem, czy nie napiszesz dla mnie wypracowania. Znaczy, wiesz, bo... Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, bo ta poprzednia praca miała być ostatnia. Ja wiem, że miała być ostatnia, ale słuchaj, bo mi na tym zależy i to bardzo. I do tego gonią my terminy, rozumiesz? Rozumiem. No. Dogadamy się. Tak myślałem, że się jakoś dogadamy. Nara! Widzimy się na następnej przerwie. Nie zabić mnie! Przecież oddawałeś już swoje wypracowanie. Nie było cię na lekcjach. Odezwałbyś się chociaż do mnie. Przecież teraz piszę. Ale to jest gotowe. W takim razie teraz muszę iść i to oddać. Wszystko dobrze? No. Wiedziałem, że się jakoś dogadamy, nie? Ona na razie tak wygląda, no i... Hej. Hejka. Możesz na chwilę? No jasne. Słuchaj, chciałem się ciebie zapytać, nie poszłabyś ze mną może na tą imprezę? No, bo generalnie sprawa wygląda tak, że jakby już z kimś idę. Z kim niby? Z Kacprem. Z Kacprem, tak? Dobrze, to zobaczymy. I co teraz, kujo, nie? Zostaw mnie. Myślisz, że jak masz lepsze oceny, to cały jesteś lepszy? Nic ci nie zrobiłem, przestań. Hejka. Hej. Możemy porozmawiać? No dobra, śmiało, wal. Ale w cztery oczy. Dobra, chłopaki, jak widzicie, chyba jestem zajęty, nie? Widzimy się później, narka. No to o co chodzi? Mogłabym iść z tobą na tą imprezę, jeżeli zostawiłbyś Kacpra. Czyli mam zostawić Kacpra i wtedy nagle ze mną pójdziesz na imprezę, tak? Możemy tak powiedzieć. Co ci mogę na to odpowiedzieć? Jest na to tylko jedna dobra odpowiedź, wiesz?
O której mam po ciebie być? Wyobraź sobie, że parowała jej matka. Ale jej matka to jest... O! No, była niezła afera. Oczywiście, co to za alkohol, co to za impreza no, i tak dalej, tak dalej. Tak. Ale zniknęłaś. No. Ale zniknęłam. No, gdzie byłaś? No, poszłam się przejść z Robertem. Z Robertem? No, z Robertem, no. Jesteś pewna, że to jest dobry pomysł? No, mi się wydaje, że jak troszkę się z nim pogadę i poznę go trochę lepiej, to jest naprawdę super człowiekiem. Wiesz co, no... Ja nie jestem jakoś szczególnie za nim, ale jesteś moją przyjaciółką i okej. Jeżeli uważasz, że to jest dobry chłopak, to ja ci wierzę. Super, dziękuję, ale wiesz co? Bo jest czas i jest go mało, a ja się z nim umówiłam za chwilę, więc... Znowu? No znowu, nie znowu. Ale pamiętasz, że w piątek o 16 widzimy się u mnie. Tak, na herbatkę. Na herbatkę. Na herbatkę. Bez Roberta. O, patrz. Kacper. No ja wiem, że Kacpercie. Z tego co wiem, to chyba miałaś z nim o czymś porozmawiać, prawda? No ale muszę. No to jest... Ale... Słuchaj, lepiej żebyś ty to zrobiła, niż żebym ja to zrobił, nie? No z jednej strony tak, no ale to nie jest nic miłego. Wiem, że to nie jest nic miłego. No ty jest Kacper. Powiedz mu to. No bo ja to zrobię, a ja nie będę taki miły jak ty. Musisz mi w to uwierzyć. Jest sprawa. Generalnie nie możemy się dłużej widywać. Spotykam się z Robertem i myślę, że to nie wyjdzie.